Witam wszystkich fanów 129. Tutaj mamy akurat do zamontowania już gotowe daszki ze ślepkami, zajebistymi zaślepkami, bo one są elastyczne. Już nam nigdy nie popękają. To jest elastyczne tworzywo sztuczne. Także je sobie pomontujemy. Tak samo nowe zaślepki z takim, powiedzmy, patentowym mocowaniem, które już się nam się nie urwie. Tak jak to jest w tych pięknych oryginałach, gdzie trzeba je po prostu kleić na klej. Tu mamy klienta auto gotowe, które czeka na montaż daszków. Boczki są w renowacji. Będą praktycznie nówki. No i czeka nas jeszcze regeneracja siłowników. Jeżeli klient da decyzję, to robimy komplet siłowników. 12 sztuk w aucie. Pójdą nowe uszczelnienia i będzie problem z głowy na lata, bo niestety już niektóre siłowniki zaczęły podciekać. Także to jest kwestia chwili, jak nam wszystkie siłowniki zaczną po prostu żygać. No i mamy po robocie. Daszki oraz zaślepki założone. Oświetlenie sprawdzone. Cyk. Ładnie światełka się zapalają. Dla niewtajemniczonych. Tutaj mamy dwie blaszki. Więc jeżeli nam światełko nie pali się w słoneczku, no to jako pierwszy zaczynamy sprawdzić, czy tutaj pojawia nam się 12 V po wciśnięciu delikatnie tych blaszek do tyłu. Jeżeli jest tutaj 12, no to daszki powinny działać. No i one też nie będą palić się w tej pozycji z tego względu, że styki znajdują się tylko z tej strony. Więc jak go sobie wsadzimy, tu ta łapka wciska te blaszki, podaje nam napięcie na dwa piny i dzięki temu światełko się świeci. Nie świeci się, świeci się. No. I w obu. Druga tak samo. Cyk. Tu już są wzmocnione zawiaski, więc to powinno posłużyć długie lata. Tak samo te elastyczne zaślepki. Bardzo fajna sprawa.